6 grudnia, poniedziałek, drugiego tygodnia Adwentu z Ewangelii Świętego Łukasza. Rzekł do sparaliżowanego: mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. O, jak dobrze byłoby usłyszeć w tym czasie Adwentu te słowa Jezusa: mówię ci, wstań, jesteś uzdrowiony, jesteś uleczony. Zabierz mnie do swojego serca, idź do domu. Sparaliżowany został uzdrowiony. Do jego serca przyszedł Chrystus, bo była głęboka jego wiara. Czy dziś Chrystus może przyjść do mojego serca? Czy dziś Chrystus może mnie uzdrowić? Może z moich dolegliwości fizycznych, bo takie mamy. A może z dolegliwości bardziej duchowych, bo myślę, ich jest więcej. Może. I chcę. I pragnie tego. Tylko czy ja już jestem gotowy? Czy ja już jestem przygotowany? Czy moja wiara rzeczywiście już jest tak otwarta na to Boże działanie, na tą Bożą łaskę? My pamiętajmy, że Pan Bóg niczego nie uczyni na siłę. Pan Bóg chociażby stanął dzisiaj tu z ogromną armią aniołów, swojego duchowego, niebieskiego wojska, to nic nie uczyni ze mną, z moim sercem, z moimi relacjami, jeśli ja nie pozwolę, jeśli ja pierwszy nie otworzę, nie podam ręki, to nic nie będzie. Ale to też nie na tej zasadzie: otwieram, zapraszam, Panie Boże, rób, masz, okej, wszystko jest dla Ciebie. Nie. To jest dopiero początek. Otwieram drzwi, zapraszam, przyjdź. A teraz jeszcze zaczyna się moja współpraca dalej. I jeśli ona będzie, to uwierz. I paraliż duchowy, i paraliż życia fizyczny odejdą, zostaniesz uzdrowiony. Zostaniesz uzdrowiony z swoich słabości, z niemocy, tak jak w sakramencie pokuty. Jeśli przychodzisz z pokorą, szczerością serca, z ogromnym żalem, wyznajesz grzech i szczerze się nawracasz, Bóg czyni cuda miłosierdzia w tobie. Jeśli tego nie będzie, to wszystko jest takie płytkie. To jest takie chodzenie po krawędzi, po tafli lodu, która zaraz pęknie i znowu się zanurzam. I znowu się topię w swoich odmętach grzechu, słabości, tego wszystkiego. Silna wiara, silna, mocna wiara może uzdrawiać, może leczyć. Na to dobre przeżywanie tej silnej, mocnej wiary z serca wam na ten dzisiejszy dzień błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Dobrego dnia. Do zobaczenia jutro.